Dobry wieczór Państwu ze stadionu Kraków. Witają Państwa Marcin Polański oraz Mateusz Stefanik. Dzisiaj jeszcze uczcimy minutą ciszy. Dodajmy do Was bardzo smutne informacje. Zmarł Tadeusz Bieńkowicz, pseudonim Broczy, generał brygady Wojska Polskiego, uczestnik II wojny światowej, żołnierz Armii Krajowej, a także ofiara represji stalinowskich. Miał 96 lat. Minutą ciszy uczciliśmy jeszcze przed rozpoczęciem tego spotkania przykrą informację. Zmarł jeden z żołnierzy wcześniej poprzedzone to zdarzenie bardzo dobrze odebranym hymnem Krakowi. I teraz już ustawiony przy linii środkowej Michał Chrapek, on będzie rozpoczynał to spotkanie. A powiedzmy jeszcze na szybko o składach. Śląsk w jednolitych zielonych koszulkach, w bramce Matusz Putnocki, dalej Dino Stiglec, Wojciech Gola, Izrael Puerto, Kamil Dankowski, kapitan Krzysztof Mączyński, Diego Żiwulić, Przemysław Pocheta, Michał Chrapek, Robert Pich oraz Mateusz Cholewiak. Tak więc skład gości bez zmian. Już rozpoczęliśmy to spotkanie przy piłce Krakowia na prawej stronie boiska. Zagranie do napastnika, jednak był tam Wojciech Gola. Wrocławianie dzisiaj w jednolitych zielonych strojach, gospodarze, tradycyjne biało-czerwone pasy, tymczasem pierwsza groźna akcja Śląska, już piłka w okolicy pola karnego, ale wygarnął spod nóg tutaj zawodnik Krakowi i szybka kontra gospodarzy, już prawa strona, ale tam dobrze Diego Żiwulić asekuruje, nie pozwala przedrzeć się pod bramkę Śląską. Jeszcze podwojenie przez Dino Stigleca i co, czy jest faul? Nie ma faulu, nadal przy piłce utrzymuje się gracz Krakowi Kamil Festka i będzie rzucał. W zespole Krakowi w bramce Michał Peszkowicz, dalej Michał Siplak, Dityajew, Hetlik, Pestka, Lusiusz, Gol, Hanka, Rapa, Van Amersfoort oraz Wesztynecki. Sędzią dzisiejszego spotkania Szymon Marciniak. Tymczasem aut na wysokości pola karnego Śląska, daleko wrzucona piłka, jest tam Dino Stiglec, jest też Wojciech Golla, który wybija piłkę, ale tylko na chwilę, jeszcze futbolówka wraca, ale Matusz Putnocki na posterunku łapie piłkę w ręce, no i wygania swoich kolegów, żeby jak najdalej podeszli, oddalili zagrożenie, ale teraz no, niedokładne wybicie Matusza Putnockiego prosto na głowę gracza Krakowi. Teraz chwila walki powietrznej i poszkodowany niemal w samym środku boiska Robert Pich, także będzie rzut wolny dla Śląska. Rozpoczął ze środka Krzysztof Mączyński, przerzucając piłkę do Kamila Dankowskiego na prawą stronę. Zablokowane dośrodkowanie jednak naszego obrońcy. Izrael Puerto zmuszony wycofać tą piłkę do Wojciecha Goli. Ten do Matusza Putnockiego. Naciskają napastnicy Krakowi. Wybicie na prawą stronę. Znowuż Dankowski jednak traci tą piłkę i fauluje przy tym zawodnika Krakowi. No, gwizdek Szymona Marciniaka. Zobaczymy, jak dzisiaj sędzia Marciniak będzie spisywać się na boisku. No, czytając komentarze na naszej stronie po tym, jak pojawiła się ta informacja, że on będzie rozjemcą tego meczu, no wiele obaw, wiele krytycznych głosów. Nie zawsze te mecze sędziowane przez niego były po myśli Śląska. Tymczasem Peskowicz, dalekie wybicie, dobrze tam wychodzi Puerto, uprzedza Van Amersfoorta i Śląsk w ataku.
Chrapek w kierunku Cholewiaka, Cholewiak do Płachety, Płacheta przy linii bocznej, jest tam już Sztiglec, Sztiglec dośrodkowuje w pole karne, no i najwyżej obrońcy Krakowi, ale jest tam jeszcze Michał Chrapek, wycofanie do Dankowskiego, Dankowski dośrodkowuje, ale przeciągnięta ta piłka, chociaż jest tam jeszcze Płacheta, ale nic z tej akcji nie wyszło i teraz trzeba uważać, bo atakują gospodarze. Całe szczęście był tam Diego Żiwulić, zażegnał to niebezpieczeństwo, podał do Matusza Podnackiego, który po raz kolejny niestety niecelnie na lewą stronę, całe szczęście dośrodkowując zawodnik, był to chyba Rapa, dośrodkował na tyle niecelnie, no nie było tam nikogo, kto by mógł zamknąć tą akcję. Z powrotem Śląsk, Kamil Dankowski już przy piłce, mamy 4. minutę w tym spotkaniu. I jak na razie całkiem niezłe tempo, no i całkiem inna otoczka tego meczu w porównaniu do ostatniego spotkania Śląska z Lechem, gdzie trybuny były puste. No dzisiaj jest, jak to mówi trener Lawiczka, piłkarska atmosfera. Wrócił sędzia Marciniak, było tam starcie Mączyńskiego z Hanką i leży zawodnik Krakowi. Wydaje się, że kopnięty był po prostu przez Krzysztofa Mączyńskiego. No wcześniej Hanka próbował wybić tą piłkę ślizgiem. Niefortunnie Krzysztof, próbując przeskoczyć nad tym ślizgiem, no gdzieś tam musiał, ewentualnie mógł w głowę trafić zawodnika Pasów, który już podniósł się z murawy i z rzutu wolnego Śląsk-Wrocław. No tak, bo zanim Hanka został poszkodowany, to sam przekroczył przepisy. Jeszcze teraz chwila rozmowy Hanki z Izraelem Puerto. Ciekawe, w jakim języku sobie panowie konwersują. Oj, ale chyba Izrael Puerto tutaj pokazuje, że nie do końca w dobrym stanie po tym zdarzeniu jest Hanka. Wraca, przybiegł sztab medyczny Krakowi, żeby opatrzyć jeszcze zawodnika. No pochyla się jeszcze. Czy można tutaj mówić o ewentualnym urazie, może nawet wstrząs mózgu tutaj nastąpić, opatrują cały czas zawodnika lekarze. A my, korzystając z przerwy, może powiemy jeszcze, kto na ławce rezerwowych Śląska Wrocław. Jest Daniel Kajzer, Mariusz Pawelec, Lubambo Musonda, Filip Markowicz, Mateusz Hołownia, Jakub Łabojko, Piotr Samiec-Stalar, Damian Gąska i Sebastian Berger. Więc o ile mnie pamięć nie myli, dokładnie taki sam i jedenastka wyjściowa i ławka rezerwowych jak w ostatnim meczu z Lechem Poznań. Tak, no były różnego rodzaju spekulacje, że zawodnicy są przeziębieni. Była mowa o Mateuszu Cholewiaku, była mowa o Gąsce, była mowa o Kajzerze. Całe szczęście, jak widzimy, wszyscy ci zawodnicy są dostępni na dzisiejsze spotkanie wyjazdowe w Krakowie. No i możemy się tylko z tego powodu cieszyć, no. Teraz wrocławianie, prawa strona boiska, ale tutaj wycofanie Michała Chrapka do Izraela Puerto do Dankowskiego. Dankowski już ma naprzeciwko siebie dwóch przeciwników. Próba klepki z Chrapkiem, nic z tego nie wyszło. I teraz Van Amersfoort, oj, faulowany przez Chrapka, chociaż w tym przypadku teraz Chrapek ucierpiał. Zwija się z bólu, leży na murawie, podchodzi tam do niego sędzia Marciniak. No i zobaczymy, czy będzie potrzebna pomoc sztabu medycznego. No, trzyma się za nogę Michał Chrapek. No, oby to tylko chwila. No niestety wzywane są już służby medyczne, więc no, wstrzymujemy oddech. Tak, warto powiedzieć, że Hanka z powrotem zameldował się na boisku, tak więc mamy z powrotem 11 na 11, no i miejmy nadzieję, że tak pozostanie, że ten uraz Michała Chrapka nie jest na tyle poważny, żeby mówić tutaj o ewentualnej zmianie. Mamy dopiero 8 minutę, nie chcielibyśmy, żeby ten obraz gry troszeczkę nam się przez jakieś kontuzje popsuł. No a mecz o dużą stawkę, bo to kto przezimuje, kto spędzi tą przerwę zimową na trzeciej pozycji w tabeli, na miejscu pucharowym. No tutaj kilka dni temu odbyło się spotkanie opłatkowe z profesorem Filipiakiem. Tam właściciel zadeklarował, że celem dla Krakowi jest gra w europejskich pucharach. No więc no, muszą gospodarze łapać punkty, jeśli chcą go zrealizować. Ale Śląsk pokazał, że z Krakowią potrafi wygrywać, bo wygrał pierwszy mecz. Tymczasem właśnie gospodarze w ataku. Hanka zagrywa piłkę bardziej na skrzydło, jest tam Rapa.
ten wycofuje z powrotem na środek. Janusz gol. Dobiegają do niego zawodnicy Śląska. Mączyński wybija tą piłkę, ale już przechwyt z powrotem pasów. Zagranie na lewą stronę. Dośrodkowanie, ale całe szczęście przeciągnięte i Matusz Putnocki tylko odprowadza tą piłkę wzrokiem. Do tego oczywiście no dają o sobie znać kibice. Dziękują zawodnikowi za te starania. My troszeczkę wyszliśmy z tego przyzwyczajenia po tym meczu ostatnim. Przynajmniej dla mnie teraz bardzo głośni są kibice Krakowi, no ale zupełnie inaczej się takie mecze ogląda i zupełnie inaczej się takie mecze odbiera, zwłaszcza po właśnie przerwie w takim meczu bez kibiców. Tymczasem Putnocki zagrywa bliżej środka, jednak przechwycili już zawodnicy Krakowi. No, a wydaje się, że Michał Chrapek za chwilę powróci na boisko, już stoi przy linii środkowej, ale teraz chwila, gdy gospodarze utrzymują się dłużej przy piłce. Zaskoczył trener Michał Probierz troszkę tym ustawieniem, bo dzisiaj gra z dwójką wahadłowych. Zobaczymy, jak to będzie funkcjonować. I teraz właśnie zagranie na lewą stronę do Pestki. Pestka próba dośrodkowania. Na szczęście wrocławianie wybijają piłkę, chociaż tylko na chwilę. Ale dobrze, dobrze jest przechwyt Mączyńskiego w środku pola. Mączyński na prawo do Picha. Pich ładnie próbował minąć z wodem Pestkę, ale nie udało się. Młody Pestka lepszy w tym pojedynku. Van Amersfoort, no taka próba kąśliwego uderzenia z 25 metrów, może nawet nieco dalej, ale zbyt lekkie, by zaskoczyć Matusza Putnockiego. Tak, no jak wiemy, Matusz Putnocki pokazywał wiele razy już w tym sezonie, ile jest wart dla tego klubu, jak wysoką formę cały czas utrzymuje. Tymczasem w środku boiska znowuż leży Michał Chrapek. No wygląda to niepokojąco. Zwykle jak już zawodnik wróci na murawę, to wydaje się, że jest przygotowany, a tymczasem no zagrał parę minut i już z powrotem widzimy sztab medyczny Śląska Wrocław w środku boiska. No, ewentualnie jest na ławce rezerwowych Jakub Łabojko, który mógłby się pojawić na boisku, gdyby Michał Chrapek musiał je opuścić. Zobaczymy. A przypomnijmy, że w tym pierwszym meczu Śląsk wygrał 2-1, chociaż mecz był bardzo emocjonujący. No i bramka w końcówce, fantastyczny strzał Cholewiaka, zapewniła 3 punkty Śląskowi. Na pewno kolejna szansa Mateusza Cholewiaka dzisiaj w związku z kontuzją Erika Exposito. Spoglądam tam, ktoś właśnie pytał na czacie, czemu nie ma Hiszpana. No właśnie w meczu z Legią Warszawa nadepnięty na stopę przez Wszołka, złamany palec w ostatnich meczach, więc dostaje szansę Mateusz Cholewiak. Bardzo dobry występ Mateusza w meczu z Lechem Poznań. Bramka jedna uznana, jedna nieuznana. Były też inne okazje. No a tutaj spoglądamy, niestety Michał Chrapek opuszcza już definitywnie boisko. No i czekamy, jaka decyzja sztabu szkoleniowego. Tak, wydaje mi się, że jednak gdzieś tam na tablicy mrugnął mi numer 25, a więc nie wiem, czy Damian Gąska jednak nie zamelduje się na murawie. Ty wspomniałeś o Jakubie Łabojko. No na pewno nie mamy aż takich wielkich powodów do niepokoju, jeśli chodzi o naszych rezerwowych. No jak wiemy, i Diego Żiwulić, i właśnie Jakub Łabojko byli, ależ pięknie teraz Przemysław Płacheta sztuczką techniczną pokazał pasom. To bardzo ładne zagranie Przemysława Płachety. Była też taki błysk Przemka w meczu z Lechem, kiedy zagrał piłkę między nogami przeciwnika. Wtedy to była groźna akcja ofensywna. Teraz takie bardziej zagranie do tyłu i piłka teraz Krakowia. Prawa strona boiska, ale dobra asekuracja Diego Żiwulicia. To był Dino Stiglec, oczywiście. Już chciałem powiedzieć Amir Spachić, nie wiem dlaczego. Ach, mi się stare czasy przypomniały, ale znów groźnie Krakowia. Próba prostopadłego podania, ale fatalna
Van Amersfoort no zbyt mocno. Nie było to takie podanie jak Przemysława Płachety, chociażby właśnie w meczu z Lechem, kiedy mięciutko prostopadłą piłkę zagrał do Cholewiaka i to była pierwsza sytuacja Mateusza w tym meczu, nie wykorzystał jej. Zobaczymy, czy dzisiaj zdoła zdobyć kolejną bramkę. Tak, właśnie to jak wspomniałeś wcześniej, w poprzednim spotkaniu Śląsk wygrał... A jednak wygrał... jest inna zmiana. Jest inna zmiana, a więc jednak twój typ, jednak ten pierwszy typ, Jakub Łabojko zastąpi Michała Hrabka. No i teraz będziemy ciekawi, czy wyżej tym ustawionym zawodnikiem w środku pola będzie właśnie Żywulić, czy też nieco wyżej Łabojko, jak to miało miejsce w końcówce meczu w Gliwicach, bo tam też obaj przez moment przebywali na murawę właśnie po tym, jak je opuścił Chrapek, ale wtedy Żywulić wchodził z ławki. Tymczasem Krakowia próba przejścia prawą stroną, ale tam dobra asekuracja Izraela Puerta, kolejne dobre wyjście Hiszpana, ale szybko wznowiona gra z autu i tym razem Krzysztof Mączyński, czy Diego Żywulić? Diego Żywulić. Zmyliły mnie buty, bo obaj mają żółte buty, takie jaskrawe, dobrze widoczne na murawie i będzie aut na wysokości pola karnego. Tak, no zastanawiając się jeszcze nad tym wariantem, kto z naszych pomocników będzie tym ofensywnym, wydaje mi się, że bardzo fajnie oglądało nam się jednak Jakuba Łabojkę również w tych akcjach ofensywnych w Gliwicach, no aczkolwiek on sam powiedział, że jednak jest tym typowym zawodnikiem defensywnym, więc no jestem również ciekaw, jakie rozwiązanie przygotował trener Lawiczka. Tymczasem owację dostał Janusz Gol, który bardzo długo utrzymywał się przy piłce i teraz na lewym skrzydle zagranie do środka. Cały czas jakimiś trikami bawią się. Prawe skrzydło teraz strzał, całe szczęście nad poprzeczką. No, utrzymali się przy piłce, bardzo ładnie akcja wyglądała. Dużo w niej było kombinacji i troszeczkę, myślę, pogubiliśmy się. Przemysław Pocheta musiał wracać dosyć blisko bramki. Nie wiem, gdzie był Dino Sztiglec w tej sytuacji, no ale było naprawdę groźnie z prawej strony boiska. No, bardzo inteligentne zachowanie Westynickiego, który, no to było to jedno z tych zaskoczeń trenera Probierza, który dzisiaj właśnie na niego postawił. Przytrzymał piłkę, rozejrzał się, no i zagrał tak wzdłuż pola karnego. Tam właśnie dostrzegł lukę, nie było tam Dino Sztigleca, no i była to kolejna groźna akcja Krakowi. Sporo się dzieje jak na te pierwsze 15 minut. Na pewno liczyliśmy też na to, że jak na mecz dwóch drużyn z czuba tabeli, właśnie tych emocji nie będzie brakować. No tak, oba zespoły chcą sobie zapewnić zimowanie na podium, tak więc to jest, myślę, rzecz naturalna, że tutaj nikt nie chce tej nogi gdzieś tam odsuwać od piłki, no ale bardzo dużo techniki widzimy w tym spotkaniu. Cały czas sztuczkami nam próbują zagrozić i zawodnicy teraz jednej i drugiej drużyny i niestety bardzo groźna akcja. Pogubiliśmy się bardzo. Matusz Putnocki musiał interweniować, chociaż aż tak ciężko nie miał. Ta piłka gdzieś blisko w jego okolicach została posłana, no ale niepokojąco wyglądały te akcje. Bardzo, bardzo groźne kolejne ofensywne wejście Pestki, który wypatrzył w polu karnym Westynickiego. No ten obrócił się, zrobił sobie miejsce z wodem, uderzył w kierunku dalszego słupka, no i musiał tam nieco wysilić się Matusz Putnocki, rzucił się i zdołał trącić futbolówkę, ale to kolejne ostrzeżenie dla Śląska. Trochę przypomina to ten mecz w Gliwicach niestety, gdzie w pierwszej połowie Piast dominował. Na szczęście nie zdobył tam bramki, no liczymy na to, że uda się także i w Krakowie tutaj zachować się czyste konto, tak jak miało to miejsce w meczu z Wisłą Kraków w pierwszej kolejce Ekstraklasy. Tymczasem na stadionie słyszymy cały czas gromkie owacje, jeśli chodzi o zawodników Krakowi. Widać, że są wspierani przez zespół. Robert Pich zagrywa w pole karne. Jakub Łabojko teraz no nieco się pomylił, ale ładny był ten strzał po ziemi. Taki, no... Mógł zaskoczyć Peszkowicza. Płaskie uderzenie z około 18 metrów. Próbował gdzieś zmieścić piłkę przy słupku Jakub Łabojko.
A że strzelić się potrafi, to wiemy, bo właśnie w Gliwicach strzelił fantastyczną bramkę. No, fantastyczną to może zbyt dużo powiedziane. Na pewno tam nie popisał się bramkarz Piasta, natomiast no, kto nie próbuje, ten nie zbiera owoców. Dobrze, że Śląsk odpowiada, bo przez chwilę wrocławianie oddali nieco inicjatywę. No i trzeba tutaj przypomnieć, że Cracovia ma do czynienia z zespołem, który nie zamierza tutaj łatwo pozbywać się piłki, nie zamierza skupiać się tylko na bronieniu dostępu do bramki. No tak, no jedno wiemy, jedno wie raczej każdy, no bez strzałów nie ma bramek, a pozycja wydawała się dosyć ciekawa do oddania strzału przez Jakuba Bojkę, na pewno cięższa niż w Gliwicach, a tam jednak udało się zdobyć bramkę, więc dlaczego by nie szukać błędu bramkarza również w tym spotkaniu. Zagrana piłka do Kamila Dankowskiego, jednak niedokładnie. No, Krzysztof Mączyński próbował takiego dalekiego zagrania na skrzydło. Znamy to często, tam właśnie Łukasz Broś biegał. Zbyt daleko było, żeby dojść do piłki Kamil Dankowski i po tym zagraniu Krzysztof Mączyński krzyknął tam, machnął ręką do Kamila, że on musi tam biec, że on musi spodziewać się tego, że takie zagranie może się pojawić, że ta piłka może do niego trafić. No i na pewno w następnej akcji Kamil będzie bardziej pełny wiary w to, że gdzieś tam z głębi pola ta piłka może być do niego posłana pod linię. Tymczasem Cracovia prawą stroną wraca tam Płocheta, a minięty łatwo z wodem. Dośrodkowanie w pole karne, ale nie ma tam nikogo z zawodników Cracovii. Za mocno wrzucona ta piłka. Matusz Putnocki na posterunku bez problemów łapie piłkę. No i rozgląda się teraz, do kogo zagrać, czy krótko. Kładzie piłkę na ziemię, kopie w kierunku Cholewiaka. Cholewiak wygrywa główkę, ale przy okazji fauluje. I będzie niestety żółta kartka dla Mateusza Cholewiaka. Sędzia dostrzegł, że chyba użył łokcia przy tym powietrznym starciu z Pestką. No i mamy pierwsze napomnienie. Na szczęście Mateusz Cholewiak nie jest zagrożony pauzą w kolejnym meczu. W zespole Śląska dwóch zawodników w przypadku otrzymania żółtej kartki nie będzie mogła zagrać w pierwszym wiosennym meczu. To Przemysław Płocheta i Wojciech Golla. Tak, dokładnie. Przemysław uzbierał jak dotąd 3 żółte kartki. Wojciech Golla tych kartek ma już na swoim koncie 7. Tymczasem ładne podanie Łabojki do Cholewiaka, ten dopicha. Pich na lewą stronę. Jest Dino Stiglec dosyć swobodnie. Zagranie na Płochetę. No był potencjał w tej akcji, ale niestety zablokowane to dośrodkowanie Przemka. Będzie rzut rożny, już zmierza do piłki Przemysław Płocheta, chociaż w ostatnim meczu z Lechem obserwowaliśmy, że Dino Stiglec także centrował z narożnika. Jest tam też Krzysztof Mączyński, także dwóch etatowych zawodników, którzy wykonują rzuty rożne w Śląsku. Już w polu karnym 5 piłkarzy Śląska, ostre dośrodkowanie, ale pewny w powietrzu Peszkowicz łapie piłkę i szybko rozpoczyna akcję Cracovii. Tak, lewą stroną zmierzają już zawodnicy, bardzo duże tempo tej akcji. Podanie jest tam Westynicki na lewym skrzydle. Na całe szczęście niedokładne zagranie do Pestki. Wybita piłka na Roberta Picha, jednak z autu świetnie urywa się teraz Cholewiak, chyba odskoczyła mu lekko piłka i faul, nie ma faulu. Wydawało się, że faulowany był Mateusz Cholewiak, jednak według sędziego Marciniaka czysto odebrana piłka. No na pewno gdyby przeszedł obrońcę, wyszedłby sam na sam z bramkarzem. Ale trzeba pochwalić Roberta Picha, który szybko wznowił rzutem z autu akcję. Wydaje mi się, że nie było tam faulu, zresztą Szymon Marciniak dobrze ustawiony widział tę sytuację, pokazał jeszcze palcem, że jest pewny, że tam nie było przewinienia. A teraz próba dośrodkowania w pole karne Śląska, jest Matusz Putnocki. No często piłka dzisiaj w rękach Matusza Putnockiego. I Śląsk przy piłce, jest Dankowski w kierunku Cholewiaka, jest tam też Pik, jest Łabojko, ale nie udało się
utrzymać się tej piłki. I Krakowia znów lewą stroną, no bardzo często tą lewą stroną Wesowicz i dobrze Israel Puerto i tylko aut dla gospodarzy. Tak, przytomnie, było to widać, przytomnie zamienili się pozycjami Kamil Dankowski z Izraelem Puerto. Ten drugi dobiegł dosyć agresywnie, odbierając piłkę zawodnikowi pasów i powoli zmierza już do piłki Dytiatiew. Mamy 23 minutę tego spotkania. A jeszcze sobie wybiera piłkę, poprosił o drugą od chłopca do podawania piłek, wybrał tę lepszą, no i już spogląda w pole karne, komu by tam można było zagrać piłkę. Daleki wrzut, jest przedłużenie, próba strzału Wysnickiego, ale zablokowane. I szansa dla Śląska. Jest Robert Pich z prawej strony, gdzieś tam koło ławek rezerwowych Śląska. Popatrzył Robert Pich, Przemysław Płacheta. Ładnie łabojko piętką do Picha. Pich, mięciutkie zagranie na lewą stronę do Sztigleca. Sztiglec do Mączyńskiego. Mączyński poprawił sobie jeszcze piłkę, jeszcze przełożył z powrotem do Sztigleca. Sztiglec już prawie w narożniku i zablokowana próba dośrodkowania. Będzie kolejny rzut rożny dla Śląska. Tak, słyszymy gwizdy na trybunach. Pytanie, o co chodzi kibicom? Zaczęły się one już, kiedy Śląsk był przy piłce. Teraz blisko sektora gospodarzy właśnie zawodnicy w zielonych koszulkach. A może po prostu chcą zdeprymować piłkarzy Śląska, albo wyrażają dezaprobatę, że zbyt długo Wrocławianie zwlekają z wznowieniem gry. Krótko rozegrana piłka, jest z centra w pole karne. Aj, mija się z piłką Peskowicz, ale był faulowany przez Wojciecha Golle. Jeszcze Wojciech Golla podchodzi do Szymona Marciniaka. I co? I żółta kartka dla Wojciecha Golli. No a więc wiemy już, że Wojciech Golla będzie miał przedłużoną trochę tą przerwę. Rozpocznie 2020 rok nie od pierwszego, a od drugiego spotkania w PKO Ekstraklasie. No szkoda niestety. No ale na szczęście trenerzy będą mieli sporo czasu, żeby zastanowić się, jak tą defensywę Śląska na pierwszy wiosenny mecz ustawić. Ładne teraz przepuszczenie piłki przez pana Amersforta, ale dobry powrót Dankowskiego. Jest Żigulić, jest Mączyński. Przewracany Cholewiak, ale jest korzyść. Czy wróci sędzia? Nie, nie wrócił niestety do tej akcji. Szkoda tego niedokładnego podania Jakuba Łabojki, bo to mogła być groźna sytuacja. A tymczasem piłka znów pod lewą linią boczną. Jakoś tak częściej gra Krakowia tą stroną. No ciekawe, czy to takie założenia taktyczne ze względu na to, że Kamil Dankowski występuje na prawej stronie defensywy Śląska. Być może tutaj sztab szkoleniowy uznał, że to jest nieco słabsze ogniwo w drużynie niż z lewej strony bardziej doświadczony Dino Sztiglec. Na pewno częściej tą stroną grają, włącza się Pestka. Zobaczymy, czy tak będzie też w dalszej części meczu. Już Śląsk wznawia grę. Puerto, próba gdzieś tam w kierunku Cholewiaka zagrana. No i jest faul Kamila Dankowskiego. Gospodarze będą wznawiać grę. Wracając do tematu Kamila, wydaje mi się, że sztab szkoleniowy już zauważył. Mam wrażenie, że i w pojedynku z Lechem, i wcześniej w Gliwicach te ataki były faktycznie tą lewą stroną dosyć często również, więc wydaje mi się, że Kamil jest odpowiednio przygotowany na takie ewentualności, no aczkolwiek musi się dalej trzymać, musi dalej uważać na te ataki, bo Krakowia pokazała w tym meczu już przez te 27 minut, że jest dosyć groźnym rywalem. Teraz właśnie Kamil Dankowski dośrodkowywał, no niestety troszeczkę za mocno, nie było tam żadnego z kolegów zespołu. Peszkowicz już za połowę. A musimy pochwalić Kamila Dankowskiego, bo po tej nieudanej wrzutce szybko wrócił na swoją pozycję. Udało mu się wyłuskać piłkę, choć tylko na chwilę. Van Amersfoort teraz zagrywa do tyłu. No przez chwilę musi Krakowia grać przez obrońców, bo dobrze ustawiani piłkarze Śląska też dosyć wysoko nie pozwalają na rozpoczęcie tej akcji, ale teraz
akcji zagranie w pole karne, próba, no nie wiem, czy to był strzał, czy dośrodkowanie, no przeprasza piłkarz Krakowi, Sergio Hanka, o ile dobrze widzę, to taki ni to strzał, ni to wrzutka, będzie Matusz Putnocki rozpoczynał. Spoglądam na czat, ktoś pyta o kibiców Śląska, no kibiców Śląska nie ma, sektor jest pusty, to pokłosie wydarzeń z Łodzi, gdzie w meczu pucharowym kibice Śląska dostali po nim zakaz do końca tej rundy. No i teraz strata piłki Śląska, jest próba prostopadłego podania, ale bardzo dobrze Izrael Puerto, chociaż no nieco zagubił się, jeszcze był chyba faulowany, tak, szkoda, jeden z nielicznych błędów i żółta kartka. A i Szymon Marciniak dzisiaj nie oszczędza piłkarzy, trzecia żółta kartka w tym meczu, a to dopiero 29 minuta. No jeden z licznych błędów Izraela Puerto. Miał piłkę pod nogą, mógł wybić, ale gdzieś tam próbował jeszcze się obrócić. Nie wiem, czy być może źle postawił nogę. Gdzieś tam poślizgnął się. No i tuż przed linią boczną pola karnego będą gospodarze mieli okazję na zagrożenie bramki strzeżone przez Matusza Putnockiego. Czy to jest pozycja na strzał? No myślę, że dla zawodnika lewonożnego jak najbardziej. Skromny dwuosobowy mur, jest tam już Jakub Łabojko, Matusz Putnocki ustawia, jest tam też Przemysław Pocheta, jest gwizdek, płaskie rozegrane wzdłuż, na szczęście bardzo dobre, dobrze tam Robert Pich przewidział taką możliwość zagrania, przeciął terlotu piłki i ją wybił, ale gdyby nie ta intuicja Słowaka, to mogło być groźnie, bo taka wystawiona piłka gdzieś tam na 14-15 metr na wprost bramki, oj, to byłoby groźnie. A kiks teraz Dankowskiego i będzie aut dla Krakowi. Jest już Siplak, nie oddaje futbolówkę Pestce. No i wycofanie piłki, Wrocławianie zagęszczają przedpole, próba wrzutki w pole karne, wybicie Izraela Puerto, walczy w środku pola Jakub Łabojko, udało mu się, jest tam Robert Pich, ale jest też Pestka, przewracany, nie ma faulu. No Jakub Łabojko teraz świetnym instynktem defensywnym popisał się i teraz przejmuje piłkę, a więc nie tylko defensywnym, zagranie na... tam był Przemysław Pocheta, tak, ale... Zbyt lekko, gdyby nieco mocniej zaadresował tę piłkę Łabojko, no to Przemysław Pocheta mógłby się rozpędzić, biec w pole karne, ale teraz akcja przenosi się już na drugą stronę boiska. Próba rozśrodkowania, dobrze, Dino Sztyglec blokuje i jest tylko aut spod chorągiewki rożnej. No, dużo się dzieje w tym meczu, to na pewno podoba się kibicom, którzy tutaj w liczbie kilku tysięcy pojawili się na stadionie Krakowi. No gdzieś tam ostatnio dziennikarze też podpytywali prezesa Filipiaka o tę frekwencję. Drużyna no, gra jeden z najlepszych sezonów w ostatnich lat, tymczasem średnia tutaj na Krakowi to około 8-9 tysięcy. Dzisiaj też sporo wolnych krzesełek, już dalekie wrzut z autu, zgranie piłki głową i Wojciech Golla jeszcze, czy złapie piłkę przed linią końcową, złapał, ale będzie kolejny aut, niemal z tego samego miejsca będzie okazja na wrzutkę. No muszą teraz uważać środkowi obrońcy Śląska Wrocław, przypomnijmy, że obaj zostali ukarani żółtym kartonikiem przez sędziego, tak więc i Wojciech Golla i Izrael Puerto. Z autu teraz zawodnicy Krakowi. Przemysław Pocheta walczy o piłkę, urwał się obrońcą, ma jeszcze przed sobą dwóch, biegnie już za nim Robert Pich, jednak on holuje tę piłkę bardzo mądrze i co? Odgrywa właśnie do Roberta Picha, ten na skrzydło do Kamila Dankowskiego. No czysto odebrana ta piłka przez zawodnika Krakowi, wydawało się, że Kamil zdąży dośrodkować, jednak ta piłka gdzieś odskoczyła i wykorzystał to defensor Krakowi.
No jeszcze podszedł Krzysztof Mączyński do Szymona Marciniaka, coś porozmawiać chwilę o tej sytuacji, ale wracając do tej akcji kilkadziesiąt sekund wcześniej, na Przemysław Płacheta bardzo inteligentnie zachował się, widział, że nie ma za bardzo komu zagrać piłki, poholował ją kilkanaście metrów, czterech piłkarzy Krakowi cofało się, żaden nie próbował go zaatakować i tym sposobem znalazł się pomocnik Śląska gdzieś na 18-20 metrów przed bramką, no i była to szansa na zagrożenie bramce Pośkowicza. A teraz kolejne przewinienie piłkarzy Śląska, gdzieś tam boczny sektor boiska. No z tej pozycji na pewno nie można mówić o strzale, bo to wysokość mniej więcej ławki rezerwowych Śląska Wrocław. Jednoosobowy mur Przemysława Płachety. Jeszcze podchodzi Jakub Łabojko. Wszyscy piłkarze zgromadzeni przed linią pola karnego. Jest tam ośmiu piłkarzy Krakowi. Jest też prawie cała drużyna Śląska. Hanka, wrzutka. Piąstkuje Putnocki, ale był faulowany. Jest gwizdek sędziego. Jeszcze Putnocki przybija sobie piątkę z Westenickim, który przeprasza go za to przewinienie. A Matusz Putnocki czeka na piłkę, bo ta wyszła poza boisko. Chłopcy do podawania piłek gdzieś tutaj zaspali. Widzisz tam jakiegoś? Ja się nie mogę no dopatrzyć przez jakiś czas. Chyba podeszli bliżej bramki strzeżonej przez Pyskowicza, bo wiedzą, że tam wkrótce będą piłki lądować częściej, jak będą strzelać piłkarze Śląska. No i Matusz Putnocki już wznawia grę dalekim wykopem w kierunku środka boiska, ale tam czujni gracze Krakowi. Znów zagranie na lewą stronę. Jest tam Westenicki Puerto. Czy był faulowany? Nie był faulowany Puerto, ale wybija piłkę. Jest tylko out. Już szybko wznowiona gra przez Siplaka. Dośrodkowanie Pestki i wrocławianie wybijają. Jakub Łabojko, czy zdoła dojść do piłki? Tak, zagrywa do Cholewiaka. Cholewiak, ale tym razem dobrze, czujnie jeden z obrońców Dytiatiew z Krakowi wybija mu piłkę spod nóg i Kamil Dankowski za chwilę wznowi grę. Już wznowiona ta piłka, Robert Pich z pierwszej piłki zamierzał dograć na Mateusza Cholewiaka, jednak wybita ta piłka z powrotem z autu i faulowany w tej sytuacji był właśnie Mateusz Cholewiak przez Dytiatiewa. Protestują zawodnicy Krakowi, słychać gwizdy na trybunach, no ewidentnie nie zgadzają się krakowianie z tą decyzją sędziego Marciniaka. Już ustawieni Przemysław Płacheta oraz Krzysztof Mączyński. Mur złożony z dwóch zawodników gospodarzy. No, Przemysław Płacheta to piłka dochodząca do bramki, Krzysztof Mączyński to odchodząca. Zobaczymy jaki wariant. Już tam przypychają się gracze Śląska. Płacheta, ale za lekko, zbyt nisko leciała piłka. Zatrzymała się na piłkarzu Krakowi. I teraz próba rozpoczęcia akcji, ale dobra asekuracja. Oj! Kiks teraz Żibulicia. Krosowe zagranie do Westenickiego. Westenicki! Ale broni Matusz Putnocki. No nie wiem, czy coś dzisiaj z tą murawą, czy z butami. Mieliśmy przywracającego się Izraela Puerto. Mieliśmy teraz Diego Żibulicia, ale fantastyczne takie krzyżowe podanie do Westenickiego. No i mieliśmy teraz olbrzymie szczęście, bo gdyby nieco więcej zimnej krwi zachował Westenicki, no to mogło być 1-0. Bardzo nisko ustawiony Diego Żibulić, w tym momencie troszeczkę wyżej, ale jednak bardzo blisko środkowych obrońców. Zagrana szybko piłka do Roberta Picha. Wydawało się, że sam na sam był już z Peszkowiciem, gdyby tylko trafił tą piłkę. Właśnie to był problem. Sprytne zagranie, to chyba Dankowski próbował szybko wznowić grę. Takie zagranie za plecy obrońcy. Tam Robert Pich wbiegł w pole karne. No, gdyby minimalnie lżej była ta zagrana piłka, to miałby szansę ją opanować, a tak w tej sytuacji Peszkowicz czujnie na przedpolu nie pozwolił Słowakowi do niej dojść.
dość teraz bardzo dobra interwencja Izraela Puerto, który dochodzi do piłki, zagrywa na lewo do Dino Sztigleca, Sztiglec do Płachety, Płacheta wycofuje do Żywulicia, Żywulic przez środek do Mączyńskiego, Mączyński w kole środkowym wycofuje do Golli, Golla z powrotem do Sztigleca, urywa się tam Płacheta, jest do niego piłka i Płacheta, bardzo ładne zgranie piętką, aj tutaj wmieszali się to wszystko w piłkarze Krakowi, brzydki faul, no i musi być żółta kartka, za to wejście gracza Krakowi, już trzyma się za kieszonkę chyba Szymon Martyniak, tak, już ma piłkę w ręce, kartkę w ręce i pokazuje ją graczowi Krakowi, a na murawie leży Krzysztof Mączyński. Żółta kartka dla Sylwestra Lusiusza, który nie rozegrał najlepszego meczu w Kielcach, gdzie Krakowia przegrała 1-0 z Koroną. Tam Lusiusz wskazywany jako jeden z najsłabszych na murawie. Zastanawiano się tutaj, czy dzisiaj trener Probierz da szansę młodemu piłkarzowi od pierwszej minuty, a widzimy go na murawie. No na razie zapisał się w protokole żółtą kartką. No i będzie rzut wolny dla Śląska, około 35 metrów, nieco z boku boiska, a kibice pozdrawiają Szymona Marciniaka, więc widać, że w wielu miastach ma swoje fanklub Szymon Marciniak. Korzystając z chwili przerwy, zapraszamy wszystkich do subskrypcji naszego kanału, do kliknięcia dzwoneczka, żeby otrzymywać powiadomienia o wszystkich transmisjach. Nadajemy nie tylko takie mecze z meczów pierwszej drużyny, ale także inne materiały. Mączyński, ale prosto w ręce Peskowicza. No na pewno nie tak sobie wyobrażał kapitan Śląska rozwój tej akcji. Ta piłka zagrana miała być chyba właśnie na Dino Sztigleca. Nie doszła jednak do skutku. Dosyć dziwne teraz wybicie naszego bramkarza, ale całe szczęście faulowany Izrael Puerto. Starcie Siplaka z Izraelem Puerto. Pokazuje tutaj palcem Siplak do sędziego, że nie faulował, że pomylił się Szymon Marciniak, ale już akcji na pewno nie cofnie. No i Matusz Potnocki będzie wznawiać grę. No, oby to nie skończyło się jakąś stratą piłki, bo ten rzut wolny z boku boiska, około 30 metrów od bramki. No, jeśli odpukać byłoby to niedokładne podanie, no to bardzo łatwo gospodarze mogliby zagrozić bramce Śląska, ale jest podanie dokładne. Łabojko! Zablokowany strzał z 25 metrów i kolejny rzut rożny dla Śląska w tej połowie. No myślę, że już po tym czasie, odkąd Jakub wszedł na boisko, możemy powiedzieć, w jakiej roli raczej teraz wygląda na boisku, ponieważ no, dwa strzały, gdyby pierwszy był w światło bramki, gdyby ten był niezablokowany, mogło być naprawdę groźnie. Tymczasem rzut rożny, Płacheta, zagranie, mija się z piłką bramkarz, ale był faulowany niestety. Był faulowany, a przy okazji ucierpiał tam jeden z graczy Śląska, ale już podnosi się z murawy Robert Pich. Oficjalnym sklepie Krakowi możecie zadowolić oficjalny kalendarz na 2020 rok. Kibice Krakowi też pozdrawiali kibiców Śląska, nie tylko Szymona Marciniaka. Korzyść, dośrodkowanie Siplaka, ale fatalnie, aż Siplak ze złością kopnął w murawę, więc widać, że nie tylko piłkarze Śląska mają dzisiaj problemy z nawierzchnią, ale też gospodarze. Tak, no cały czas ta murawa daje się we znaki zawodnikom, no jak wiemy tutaj z obu stron. Jeśli mówimy o murawie, tak, to jak już Śląsk się ślizga, to tak samo i Krakowia. Mamy 42 minutę meczu, zagranie Matusza Potnackiego na lewą stronę. Będziemy mieli aut dla Śląska. No dzisiaj nie mamy kibiców Śląska w Krakowie,
ale zapraszamy wszystkich do pozostania w przerwie meczu. Z naszą transmisją będziemy pokazywać, przypominać wydarzenia z meczu Śląska z Legią Warszawa i efektowną oprawę piłkarzy, kibiców oczywiście Śląska na stadionie Wrocław. No było tam niezwykle gorąco i głośno, więc jeśli ktoś jeszcze nie widział, jaka oprawa towarzyszyła temu meczowi na szczycie, no to będzie miał okazję w przerwie popatrzeć się, a ci, co już widzieli, na przypomnienie sobie tych wydarzeń ze stolicy Dolnego Śląska. Tymczasem Fanamer Sport do środka. Jest tam Lucjusz. Lucjusz na prawą stronę. Jest dośrodkowanie, ale wybija piłkę, dobrze ustawione golla. Czy uda się przechwycić ją Przemysłowej Płachecie? Naciska tam gracza Krakowi. Jest też Jakub Łabojko i to jemu udało się wyłuskać futbolówkę. Jakub Łabojko, dalekie zagranie w kierunku Roberta Picha na drugą stronę boiska. Pich, ale szybszy tam Pestka powracający w ślizgiem, wybija piłkę spod nóg Słowaka. Będzie aut dla Śląska. Kamil Dankowski wznawia już tą piłkę. Zagrał do Roberta Picha, ten do Mączyńskiego. Dankowski, dosyć takie anemiczne zagranie. Zabrakło gdzieś siły. Tymczasem Diego Żiwulić, zagranie na lewo. Dino Sztiglec do Wojciecha Goli. Ten na prawo do Kamila Dankowskiego. Odskoczyła troszeczkę piłka i dał się sfaulować. To jest to, co widzieliśmy. Będzie kartka. To jest to, co widzieliśmy już ostatnio. To jest identyczna sytuacja. Kamil wiedział, że nie dojdzie do piłki. Dał się sfaulować. Bardzo inteligentny ruch ze strony naszego prawego obrońcy. No i podobnie jak w przypadku Wojciecha Goli, to oznacza dla Michała Syplaka, że również jego odpoczynek będzie nieco dłuższy, bo to kolejne napomnienie oznaczające pauzę, w konieczność pauzy w następnym meczu. Pamiętajcie, że święta za 4 dni i Mikołaj wszystko słyszy. Pytanie, śmiejemy się tutaj, nie wiem, czy nie wiemy, czy było to słychać, ale po tym, jak na niewybrędne okrzyki kibiców Krakowi w kierunku sędziego Marciniaka, tutaj speaker powiedział, że Mikołaj wszystko słyszy, żeby kibice uważali, stąd nasze śmiechy, no i nie tylko nasze tutaj na trybunie. O, jeszcze jakieś przepychanki, był blisko Szymon Marciniak, Diego Żiwulić. Uspokajamy jeszcze. Mamy gwizdek. Mamy też dośrodkowanie Przemysława Płachety. Nie doszedł do tej piłki Robert Pich, jednak walczy dalej. Izrael Puerto zagrywa do Roberta Picha. Robert Pich, niestety strzał zablokowany. No, rzucił się już w kierunku Michał Peskowicz. No, naprawdę dosyć to uderzenie było naprawdę groźne. Dytjatiew zablokował ten strzał Roberta Picha, ale znów zbyt lekko Przemysław Płacheta zagrywał tę piłkę w pole karne z rzutu wolnego, chociaż już nieco mocniej niż za poprzednim razem. Czekamy na wskazanie sędziego technicznego, o ile ta pierwsza część będzie przedłużona. 3 minuty wydaje się, że tak, już to widzimy, a tymczasem zablokowany rzut rożny i kolejny korner dla Śląska. Tak, klasyczny duet zawodników Śląska. Na przedpolu czeka Diego Żiwulić, jednak posłana ta piłka w pole karne. Wraca z powrotem do Krzysztofa Mączyńskiego na prawą stronę. Ten zagrywa piętką ładnie do Płachety. Miękkie dośrodkowanie, no ale niestety poza obręb boiska. No i nic nie wyszło z tego dośrodkowania Przemysława Płachety. No już kwatem doliczony czas gry, piłkę będzie zagrywać Peskowicz. Już tutaj wszyscy przechodzą na jedną stronę boiska, bliżej ławek rezerwowych. Diego Żiwulić walczy, Van Amersfoort, próba zagrania górą, ale jest dobrze Izrael Puerto, chociaż gospodarze utrzymują się przy piłce, ale znów Puerto i piłka poza boiskiem, będzie out, już futbolówka w rękach Pestki. Pestka szybko, jest tam Siplak, dośrodkowanie, a i nie sięgnął piłki
Żywulić. Na szczęście nie było tam żadnego z gracza z Krakowi. I teraz Śląsk. Łabojko, czy utrzyma się przy piłce? Nie utrzymał się, jest tam jeszcze Płacheta, ale jemu nie udało się. Teraz dobrze, agresywnie Mączyński. Nie pozwalają długo utrzymać się przy piłce gospodarzom, ale teraz niepilnowany Van Amersfoort na lewo do Siplaka. Siplak obok niego, Dankowski. Siplak miękka, wrzutka, ale Israel Puerto wybija piłkę głową, zbija piątkę z Matuszem Putnockim po tej interwencji i będzie rzut rożny dla Krakowi. Zmaga się doping, to chyba będzie jedna z ostatnich okazji na bramkę w tej połowie, bo już ostatnia minuta z tych doliczonych rozpoczęła się właśnie. Będzie dośrodkowywać Siplak, wszyscy piłkarze Śląska w polu karnym. Siplak na pierwszy słupek, ale tam dobrze Robert Pich główkuje, wybija piłkę, ale tylko na chwilę. Dalej przy niej Siplak i Pich, i co? I out będzie dla Krakowi. Tak, powalczył ze Siplakiem Robert Pich. Wyszło jak wyszło, mamy rzut z autu, jest już przy piłce Pestka. Będzie szukał dalekiego wariantu rzutu z autu. Zagrywa do kolegi zespołu, aczkolwiek ta piłka bardzo niegroźna i z powrotem z autu zawodnicy Krakowi. Tym razem wariant rozegrania piłki bardziej do tyłu. No i dośrodkowanie obrońców bardzo mało produktywne, po prostu nikogo nie było w tej sytuacji. Tymczasem sędzia Szymon Marciniak zakończył nam pierwszą część tego spotkania. No i co możemy powiedzieć o tej pierwszej części? Na pewno dużo się działo, na pewno akcja za akcję, nikt tutaj nie odpuszcza. Widać, że oba zespoły chcą utrzymać albo wskoczyć na to podium na zimie. No, gra Śląska na pewno nie jest zła w dzisiejszym meczu. Zresztą utrzymanie czystego kąta, szczególnie w meczu wyjazdowym, to zawsze jest dobry wynik. No, troszkę za zbyt dużo pozwalają wrocławianie gospodarzom, szczególnie w tej lewej strefie boiska. Krakowia atakuje tam, gdzie Robert Pich, tam, gdzie Kamil Dankowski. Zobaczymy, jak to będzie wyglądać w drugiej połowie. Na pewno nie można powiedzieć, że Śląsk nie zagrażał bramce Michała Pyszkowicza, bo kilka tych groźnych akcji było, parę razy zabrakło troszkę precyzji przy ostatnim podaniu, więc wynik jak najbardziej tu jest otwarty, chociaż no myślę, że bramki padną, no tak przynajmniej statystyka mówi, bo w ostatnich kilkudziesięciu meczach tylko dwa razy padał wynik bezbramkowy, bodajże w 25 ostatnich spotkaniach tylko dwa razy 0-0, więc bramki raczej jakieś, przynajmniej jedna paść tutaj w Krakowie powinna. No i co, czekamy na drugą połowę, a tak jak zapowiadaliśmy w przerwie, przypomnienie wydarzeń z meczu Śląska z Legią, a my za kilkanaście minut do Was wracamy z Krakowa. Pozdrawiamy i do usłyszenia. Marcin Polański i Mateusz.
ze stadionu Krakowi, prosto z Krakowa. Witamy Państwa w drugiej części tego spotkania. Marcin Poloński i Mateusz Stefanik. Przypomnijmy, wynik po pierwszej części tego spotkania jest remisowy. Póki co, aczkolwiek nie możemy na pewno narzekać na brak emocji, ponieważ od początku tego meczu wysokie tempo rzucone z obu stron tak naprawdę. Można by powiedzieć, że akcja za akcję w tej pierwszej części. Miejmy nadzieję, że w drugiej zobaczymy taki sam obraz gry. Śląsk Wrocław w swoich domowych strojach, jednolitych zielonych, podobnie Krakowia w biało-czerwonych pasach i białych spodenkach. Szybko składy. Gospodarze to Michał Peszkowicz, dalej Siplach, Dytiatiew, Helik, Pestka, Lusiusz, kapitan Janusz Gol, Hanka, Rapa, Van Amersfoort, Westenicki, a w Śląsku Putnocki, Sztyglec, Gola, Puerto, Dankowski, kapitan Krzysztof Mączyński, Żywulić, Płacheta, Chrapek, Pich i Mateusz Cholewiak. Już rozpoczęta ta druga część spotkania. Śląsk oddał teraz piłkę, niedokładne podanie. Nabity został Robert Pich i z rzutem z autu rozpocznie zawodnik Krakowi. No nie mieliśmy dzisiaj tego elementu, który Śląsk próbował w spotkaniu z Lechem, kiedy Krzysztof Mączyński bezpośrednio ze środka boiska próbował zaskoczyć bramkarza Lecha. Dzisiaj jak na razie ten manewr nie próbowany. No ale piłka już u Matusza Putnockiego, który za chwilę zagra ją. Obstawiam, że pewnie w kierunku Mateusza Cholewiaka, bo tak to najczęściej się dzieje, ale jednak bliżej prawej strony boiska. No i było groźnie, bo takie prostopadłe zagranie. Na szczęście była tam wrocławska defensywa na posterunku. Jest aut dla gospodarzy. Wysokość pola karnego. Pewnie będzie kolejny daleki wrzut, tak jak to obserwowaliśmy w pierwszej części meczu. Już jest ta wrzutka, ale dobrze Kamil Dankowski wybija piłkę i teraz Wrocławianie próbują podejść wyżej. Przemysław Płacheta zaatakował Peskowicza, no ale bramkarz bez problemu podaniem odminął atakującego go skrzydłowego Śląska i Krakowia. Zagranie wzdłuż linii, ale jest tam Wojciech Golla, oddala zagrożenie, wybija piłkę poza boisko. Sporo autów dzisiaj w tym meczu. Trzymają się zawodnicy pasów, dośrodkowanie Sergiu Hanki, rumuński zawodnik z prawej strony chciał zaskoczyć defensywę Śląska, no jednak Matusz Putnocki nie skorzystał z pomocy swoich obrońców i sam złapał pewnie tą piłkę, oddalając niebezpieczeństwo. Teraz błąd obrońcy Krakowi, jednak zdołał jeszcze zagrać tą piłkę do bramkarza. Zdaniem sędziego faulowany w tej sytuacji przez Roberta Picha. Wrócił arbiter do tego zdarzenia. No dosyć długo czekał arbiter z gwizdkiem. Teraz pretensje Roberta Picha za tą decyzję, ale już grę wznawia Krakowia. Jest Lusiusz, spogląda, zagrywa do środka. Jest tam gol, na próba na zagranie na prawe skrzydło, ale no nie wyszło, aż nie może zrozumieć tutaj Rapa, czemu do niego nie była adresowana dokładna ta piłka, bo dobrze tam urywał się prawym skrzydłem. I teraz Śląsk. Jest Golla minął połowę boiska, przewrócił się, stracił piłkę, nie ma faulu i teraz kontra, jest Hanka, faulowany przez niego Żywulicia i kolejna żółta kartka w tym meczu, to już czwarta żółta kartka dla piłkarzy Śląska. No w takim tempie to ja nie wiem, czy ten mecz skończy się w pełnych składach. Dwie kartki dla gospodarzy, cztery dla gości, ale chyba będzie potrzebna pomoc medyczna dla gracza pasów. No ponagla tutaj Szymon Marciniak
fizjoterapeutów już są na murawie. No i będzie rzut wolny, kawałek z boku narożnika pola karnego. Także piłkarze Śląska muszą zewrzeć szyki obronne, bo może być gorąco przy strzale albo dośrodkowaniu. Wszyscy gracze Śląska już są w polu karnym, a właściwie ustawieni gdzieś tam w większości na linii tam 7-8 metra. Teraz Hanka otrzymuje wsparcie od kibiców. W sumie no, nie wypatrywaliśmy tutaj gdzieś żony Sergi Hanki, która no, zyskała wielu fanów piłki nożnej w Polsce. Być może gdzieś tu siedzi w naszej okolicy. Musimy się rozejrzeć po trybunie, ale już za chwilę będzie ten rzut wolny. Już gwizdek Szymona Marciniaka. Ostra piłka w pole karne. Piąstkuje Putnocki. Jeszcze walka w powietrzu. Wrocławianom nie udaje się przejąć piłki. Jest tam Rapa. Zagrywa w pole karne, ale tam dobrze ustawione. Golla wybija, jest Łabojko, zgrywa piłkę głową, jest Płacheta, ale traci piłkę Płacheta. No na szczęście teraz takie trochę niefrasobliwe zagranie gracza Krakowi, który zamiast wykorzystać tę okazję, to przez 2/3 boiska zagrał do tyłu do Peszkowicza. A może to i dobrze, że gracze Krakowi nie szarżują, nie próbują tutaj jakichś akcji ofensywnych, tylko skupiają się na tym, żeby zabezpieczać bramkę, żeby zagrać się bezpiecznie. To znak, że wiedzą, że piłkarze Śląska są groźni. O, spoglądam na czat, tutaj Filip Ku pisze, że z Piastem pierwsza połowa była słaba, druga była dużo lepsza, też może tak będzie. Mamy nadzieję, pan Amersfoort do Hanki. Hanka jest już przy nim, Żywulicz. Hanka zdołał tam wycofać piłkę. Jest dośrodkowanie, zgranie piłki głową i oddalenie przez Żywulicza. No niestety znowu gubi się troszeczkę Śląsk w tej obronie. Wydaje się, że łatwo zagrana ta piłka. Z łatwością doszli zawodnicy gospodarzy do szansy bramkowej i no, troszeczkę to niepokojąco wyglądało. Z drugiej strony był osamotniony Kamil Dankowski, też nie za bardzo miał co zrobić z piłką. Tymczasem właśnie on wybija do przodu futbolówkę i faulowany nie, rzut z autu dla Śląska Wrocław. Przy piłce już Przemysław Płacheta. Oddaję piłkę Kamilowi Dankowskiemu. No chwila przerwy, chwila oddechu. Na pewno dobrze zrobi piłkarzom Śląska, bo tutaj te pierwsze minuty drugiej połowy zdecydowanie lepsze w wykonaniu gospodarzy. Ale może teraz zbiega do środka gracz Śląska. Jest Pich. Pich biegnie na obieg Sztiglec, ale Pich próba zagrania na prawą stronę. Totalnie niedokładne. I teraz muszą Wrocławianie wracać. Jest w środku gol. Kapitan gospodarzy przy nim Łabojko. Agresywnie Łabojko. Nie pozwala na wiele golowi i przewinienie Jakuba Łabojki. I teraz Wrocławianie mają możliwość wrócenia na własną połowę, ale szybko Krakowia już przerzut piłki na prawą stronę do Hanki. Biegnie na obieg Rapa. W dośrodkowanie wybijają Wrocławianie. No teraz taka dosyć rozpaczliwa obrona na uwolnienie Pich, byle dalej od bramki. Piłka już w kole środkowym. No muszą Wrocławianie podejść trochę wyżej. Nie mogą się tak cofać, bo to tylko daje miejsce i napędza gospodarzy. Znów Rapa. I kolejne dośrodkowanie, dalekie przerzucenie piłki na drugą skrzydło, już piłka w tu pana Amersfoorta, ale fatalne zagranie pana Amersfoorta. Nie wiem, to chyba miało być techniczne uderzenie, a przerzucił piłkę no niczym w futbolu amerykańskim, prawie nad piłkołapem, ale kolejna groźna akcja w polu karnym Śląska. Tak, ale bardzo żyją kibice tutaj na stadionie. Przy każdej akcji praktycznie albo słychać gromkie brawa, albo jakieś okrzyki skierowane do piłkarzy zachęcające ich, albo też karcące zawody, jęki zawodów z ich strony. Teraz właśnie oklaskami
swojego zawodnika nagradzają. Walczył napastnik Krakowi teraz z Wojciechem Golą, dobiegł do nich Izrael Puerto, wybił tą piłkę na aut i będziemy mieli tą akcję troszeczkę bardziej uspokojoną. Artur Kubera pisze na czacie, że będzie 0-0. No, myślę, że 0-0 nie byłoby złym wynikiem dla Śląska. Lepszy bilans bezpośrednich spotkań, utrzymanie trzeciego miejsca, kolejny punkt przybliżający do pierwszego celu, jakim jest górna ósemka, więc myślę, że 0-0 nie byłoby takie złe. A teraz przewinienie na graczu Śląska i wrocławianie, którzy nie śpieszą się tak ze wznowieniem gry jak gospodarze. Spokojnie Wojciech Golla ustawił piłkę, rozejrzał się, jest Matusz Putnocki, są piłkarze z przodu, zagranie w kierunku Picha, jest tam też Cholewiak, przywraca się Cholewiak, sędzia nie przerywa gry, jest Łabojko, stracił piłkę i teraz ładnie wyszedł z wodem z tej akcji gol. Ale złe teraz podanie Diego Żibulicia, już przechwycona piłka przez zawodników Krakowi, całe szczęście, zbyt do przodu zagrana ta piłka, był tam Wojciech Gola i teraz no, dostaje zasłużone podziękowania od zawodników i m.in. Matusza Putnockiego za tą interwencję. Jeszcze bije mu brawo dalej Izrael Puerto. Widać, jak ta drużyna żyje ze sobą cały czas, trzyma się na duchu. To jeszcze a propos właśnie tej sytuacji z Przemkiem Płachetą, kiedy to po ostatnim meczu bardzo przeżywał, dostał bardzo wielkie pocieszenie, bardzo wielkie wsparcie od swoich kolegów z zespołu. Tymczasem z rzutu rożnego teraz będą wznawiali akcję zawodnicy gospodarzy. A przy narożniku, z którego za chwilę będą wznawiać grę, Zawis Transparent. Prezesie, to jest nasz czas teraz albo nigdy. Także fani Krakowi liczą na sukces w tym sezonie. No zobaczymy, komu Mikołaj dzisiaj przyniesie prezent. Już dośrodkowanie z rzutu rożnego. Piąstkuje Matusz Putnocki na przedpole karnej. Niestety, no zamiast wypiąstkować tą piłkę gdzieś w górę, sparować ją, wybił dosyć nisko. Ta piłka trafiła pod nogi jednego z zawodników Krakowi. No, rzekomy zawodnik niestety no, nie pomylił się. No, praktycznie pusta bramka, strzał oddany gdzieś z okolic 16 metra. Próbowali jeszcze zawodnicy przechwycić tą piłkę, gdzieś ją wybić, no ale niestety była bardzo szybko posłana, z dużą siłą po ziemi. No i niestety Krakowia wygrywa póki co u siebie 1-0. Miejmy nadzieję, że Śląsk się troszeczkę podbuduje tą bramką. No, miejmy nadzieję, że nie złożą broni i że dalej będą grali taki futbol, do którego nas przyzwyczaili. Jak speaker przed chwilą powiedział, Tomasz Westenicki zdobywcą tej bramki, no a więc no, tego się wymaga od napastników, więc wypełnił po prostu swoje obowiązki, no i umieścił piłkę w bramce. No tutaj nos trenera Probierza, który dzisiaj właśnie na Westenickiego postawił. Kilka razy wymienialiśmy jego nazwisko w pierwszej połowie, stwarzał tam zagrożenia, a teraz kolejny atak Krakowi, już lewe skrzydło, zagranie do środka, ale dobrze, wślizgiem wybita piłka, ale tylko na chwilę, Krakowia nadal w ataku, zagranie na prawo, jest tam Rapa, obok niego Hanka, do niego piłka, Hanka próbuje przedzierać się wzdłuż linii, dośrodkowanie, wrocławianie wybijają piłkę, jest tam Jakub Łabojko, niestety fałuje Jakub Łabojko, no i będzie kolejna okazja dla Krakowi na bramkę, bo to rzut wolny około 20, może nawet ciut bliżej, nieco z boku bramki Matusza Putnockiego. No pokazali wrocławianie, że już niejednokrotnie w tym sezonie, że potrafią odrabiać straty, że potrafią podnieść się po straconym golu.
Zobaczymy, jak będzie dzisiaj. Już ustawia Szymon Marciniak mur. Jest tam pięciu piłkarzy Śląska, obok jeden z graczy Krakowi. No właśnie, czy będzie ten metr? Zaznacza metr Szymon Marciniak. Tę odległość, w której powinien stać zawodnik Krakowi, jest już gwizdek, przebiega nad piłką, strzał, trafia w mur, ale piłka jeszcze wraca, znów trafiona w mur, zablokowane, no i dobrze, dobrze, coraz dalej od bramki Śląska. Strata, jest Łabojko, czy Łabojko zdoła się utrzymać w piłce? Nie, znów zabrali mu piłkę, wrzutka w pole karne, gola, wrocławianie wybijają i teraz sporo chaosu, muszą wrocławianie uporządkować tą grę, no może teraz, bo piłka poza boiskiem, będzie out i chyba też szykuje się zmiana w zespole Krakowi, bo wydawało mi się, że kogoś przywoływał trener Michał Probierz, chociaż może to tylko były jakieś podpowiedzi. Zobaczymy. Puerto, oj, teraz mocno atakowany. Dobrze, że tym razem się nie poślizgnął, ale było to niebezpieczne. Do Picha, ale teraz pichnie dokładnie. No i obiegnięty Robert Pich, 4-4. No próba strzału, na szczęście była to próba strzału, która została zablokowana przez Izraela Puerto, ale teraz naprawdę rozpędziła się Krakowia, nie wygląda to dobrze. Muszą wrocławianie wrócić do swojej gry, muszą przejąć inicjatywę, bo jak tak dalej pójdzie, to może tutaj paść druga bramka dla gospodarzy, a wtedy już łatwo o wywiezienie punktów z Krakowa nie będzie. Tymczasem za chwilę kolejny rzut rożny dla pasów, znów z tego narożnika przy tym transparencie kibiców. Dużo piłkarzy Krakowi w polu karnym. Matusz Putnocki podskakuje, Matusz Putnocki w górze i piłka w jego rękach, wypuszczają, ale jest faulowany. Sędzia stosuje korzyść, Matusz Putnocki dalekie podanie. Jest tam Przemysław Pocheta, gasił piłkę Pocheta, ale tutaj zaatakowany przez Janusza Gola. Przewraca się i traci piłkę. Szkoda, szkoda, bo gdyby mu się udało przy niej utrzymać, może byłaby jakaś groźniejsza akcja Śląska. Zobaczymy. Jest Śląsk w posiadaniu. Mączyński. Mączyński, prawa strona boiska. Czy będzie dośrodkowywać, czy wycofa piłkę? Wybiega tam już Cholewiak. Wybiega też z prawej strony Dankowski, ale nie dokładne to dośrodkowanie. Ale teraz wrocławianie zamknęli. Gospodarzy na swojej połowie. Jest tam Stiglec. Stiglec w środku, jest Żywulc. Stiglec do tyłu, do goli. No i gola do Putnockiego. Wrocławianie budują akcję z tyłu. Tak, troszeczkę oddana właśnie inicjatywa po tej bramce. Musimy starać się odrobić, więc słusznie teraz Matusz Putnocki zagrywa wysoko w kierunku Dino Stigleca, ten do Płachety, a Płacheta traci tą piłkę. Z rzutu z autu rozpoczną zawodnicy Krakowi. Już przy piłce Sergio Hanka. Spoglądamy tutaj na statystyki i jeżeli dobrze statystycy liczą, to Śląsk nie oddał jeszcze w tym meczu celnego strzału na bramkę. To nieco zaskakujące, ale no taka może być rzeczywistość. A teraz Krakowie na tarciu. Van Amersfoort, dobrze, dobrze ustawiony Izrael Puerto, wybija piłkę, ale z ciepłością Izrael Puerto tak machnął rękami, bo no, czuję, że tutaj Śląsk oddał inicjatywę, że źle przebiegają te wydarzenia boiskowe, a to już 63. minuta na boiskowym zegarze. Coraz mniej czasu na to, by chociaż doprowadzić do wyrównania. Będzie out czy rzut rożny? Rzut rożny na wysokości, tym razem nie, out na wysokości pola karnego. Wrocławianie wybijają, ale tylko na chwilę. Znów ta piłka wraca do Rapy i wychodzą teraz wyżej wrocławianie nieco. Prostopadła zagranie z głębi pola. Czy przedrze się? Niestety przyda się piłkarz Krakowi, zagranie wzdłuż bramki i teraz to nie Izrael Puerto, Wojciech Gola musi ratować się wybiciem. Wybija poza boisko piłkę. Tym razem właśnie nie aut, a rzut rożny dla gospodarzy.
Nie wiem, co byśmy zrobili w tym spotkaniu bez Wojciecha Goli i Izraela Puerto. Wiele razy już nam ratowali skórę w tym spotkaniu. Wydaje mi się, że najbardziej solidny element w dzisiejszym spotkaniu Śląska-Wrocław. Matusz Putnocki łapie tą piłkę po dośrodkowaniu z rzutu rożnego. No ale właśnie, wybija tą piłkę daleko do Przemysława Pochety. Ten w środku pola zagrywa, jest już Robert Pich. Dopiero teraz dobiegł gdzieś Mateusz Kolebiak. Wraca sędzia Marciniak do tej wcześniejszej sytuacji, bo Przemysław Pocheta po tym zgraniu piłki był faulowany. No gdyby Robert Pich zdołał się z nią zebrać, to na pewno byłaby gorsza sytuacja, a teraz zmiana. Dawno nie widziany na boiskach Ekstraklasy Lubambo Musonda zmienia Roberta Picha. Także wzmocnienie siły ofensywnej na skrzydle. No ciekawi jesteśmy, jak Lubambo Musonda dzisiaj się zaprezentuje. Dawno nie był na boisku. Wydaje mi się, że trener Lewiczka również zauważył fakt, że Robert Pich, no naprawdę, dzisiaj jak nie on, przyzwyczaił nas do dobrych występów. Dzisiaj dużo strat, dużo jakichś takich niepotrzebnych zamieszań w jego grze, czego się ewidentnie brakowało. No i widzimy Lubambo Musondę. Wiemy, że trenowali warianty z nim na prawej obronie. Zobaczymy, jak bardzo będzie wspierał dzisiaj Kamila Donkowskiego. Może wręcz przeciwnie, może trener będzie kazał nie mieszać się w akcje defensywne, żeby Kamil pokazał dalej to, co potrafi w defensywie, ale miał też zabezpieczenie akcji ofensywnych i mniejszy ciężar na swoich barkach. Spoglądam w międzyczasie w notatki. Wydaje mi się, że Lubambo Musonda po raz ostatni na boisku był w meczu z Rakowem Częstochowa. No a już od tego spotkania sporo czasu minęło. W Bełchatowie porażka Śląska niestety 0-1. A być może dzisiaj Lubambo Musonda, który nadal też czeka na swoją pierwszą bramkę w Śląsku. Może to dzisiaj będzie jego dzień, może to będzie wejście Smoka, tak jak było wejście Mateusza Cholewiaka w meczu z Krakowią we Wrocławiu. Teraz wrocławianie od tyłu Kutnocki do goli, gola podbiega kilkanaście metrów, ale nie dokładnie zagrywa do Dino Szczypleca. No fatalnie. O, Łukasz Mielcarek poprawia, że z ŁKS-em zagrał Lubambo Musonda po raz ostatni. Bardzo możliwe. Walczy teraz Janusz Goli dosyć skutecznie między dwoma zawodnikami. Był Diego Żibulić, był Przemysław Pocheta. Wywalczył Janusz Gol rzut z autu dla swojego zespołu. No a my przed chwilą widzieliśmy najpierw niecelne podanie Izraela Puerto. Teraz przed chwilą Wojciecha Goli, no także jakby mnie usłyszeli i poczuli się troszeczkę jednak na wyrost pochwaleni. Pocheta ładnie teraz zagrał, no taką dziurkę założył rywalowi, to jeszcze z piętki, więc tyłem do przeciwnika. No, udało mi się potwierdzić informację, jednak miałem rację, zagrał Musonda ostatni raz w Bełchatowie, a teraz brzydki faul w środku pola, w kole środkowym i mamy kolejną żółtą kartkę, tym razem karany Dytiatiew. Tak, faulowany w tej sytuacji był Jakub Łabojko. No, kibice oczywiście są za swoim zespołem, no ale tutaj jednak niezbyt obiektywnie, bo faulowany rzeczywiście był Jakub Łabojko. Ewidentnie spóźnił się z tym wślizgiem zawodnik Krakowi. Mączyński, próba zagrania w kierunku Dankowskiego, nie dochodzi piłka, ale wrocławianie odzyskują. Jest Izrael Puerto na lewo do Szczygleca. O, Izrael Puerto teraz włączył się do akcji ofensywnej, jest już w polu karnym. Puerto minął z wodem rywala, odgrywa do tyłu do Pochety. Pocheta nie za bardzo ma komu zagrać, podaje na prawo do Dankowskiego. Dankowski do Musondy, Musonda dośrodkowanie, jest Cholewiak, główka Cholewiaka, ale nad poprzeczką. Zbyt wysokie to dośrodkowanie, trudna do uderzenia piłka. Cholewiak nie był w stanie dobrze chyba zagrać jej głową, poleciała piłka takim lobem nad wysoko nad poprzeczką, nawet nie interweniował Michał Peskowicz.
wysoko. Teraz ustawia Słowak swoich kolegów, szukając bliżej lewej strony jakiejś akcji ofensywnej. Przechwycona ta piłka, wybita do przodu przez Izraela Puerto, nie doszedł jednak do niej Mateusz Cholewiak. Wydaje mi się, że inne jednak założenie trener Lawiczka przed tym spotkaniem wytyczył swoim zawodnikom. Teraz ładnie Lubambo Musonda, zagranie na prawe skrzydło. Rozpędza się Cholewiak. Cholewiak próbował rozpędzić się, biec w pole karne, niestety zablokowany. No a ten strzał Mateusza Cholewiaka sprzed chwili, no to kolejny strzał niecelny. No jeżeli Śląsk nie będzie uderzać celnie w bramkę, to nie ma mowy tutaj o korzystnym wyniku. I podwójna zmiana w zespole Pasów. Michała Syplaka zastąpi Rafael Lopez. Nie, przepraszam, Mateusz Wdowiak. A następuje go wyjątkowy 11, Mateusz Wdowiak. I druga zmiana u Pasów. Sylwester Lusiusz schodzi z murawy. I za niego właśnie Rafael Lopez. A zastępuje go z numerem 21 Rafael Lopez. Czekałem jeszcze ze wznowieniem gry zawodnicy gospodarzy. Blisko środka boiska z lewej strony umieszczona futbolówka. Teraz dopiero zagrana piłka do Sergio Hanki. Wycofana piłka do Peszkowicia, ten na prawą stronę do Rapy. Rapa do środka, jest tam Janusz Gol. Jeśli takim wynikiem zakończyłoby się to spotkanie, to Cracovia oczywiście wyprzedzi. Śląsk niestety zajmie trzecie miejsce w tabeli. Śląsk spadnie na czwarte, ale tutaj wystarczy tylko i aż gol dla WKS-u, żeby ta sytuacja uległa zmianie. No zobaczymy, zostało niecałe 20 minut plus to, co doliczy Szymon Marciniak, a tymczasem Cracovia w ataku. Prawa strona boiska jest Rapa. Próba tutaj zagrania klepki, ale wybicie takie, kolejne wybicie na uwolnienie, na oślep, wiele dalej od bramki Żigulicza. Tymczasem bardzo duży doping dostają schodzący zawodnicy. Tak jak powiedziałem wcześniej, bardzo przeżywa Kraków ten mecz. Bardzo integrują się ze swoim zespołem. Był tam Westennicki. Na prawej stronie już szykował się do dośrodkowania tej piłki. Ubiegł go jednak bardzo dobrze wślizgiem Dino Stiglec w tej sytuacji. Rapa będzie daleko wyrzucał tą piłkę w pole karne. Nie ma przy nim absolutnie żadnego z kolegi. Pojawił się dopiero teraz Janusz Gol. Dalej na prawej stronie. Odegranie do Rapy, Rapa. Był tam całe szczęście zawodnik Śląska, chyba Diego Żibulić, ale za łatwo teraz dali zawodnikowi szansę oddania strzału. No i musiał interweniować Śląsk w obronie. No, zablokowany ten strzał, wyglądała ta sytuacja bardzo groźnie. Wzmaga się doping, kolejny rzut rożny dla gospodarzy. Matusz Putnocki już tam podskakuje, już szykuje się na to, by interweniować, a piłka pieczołowicie ustawiana w narożniku. Czy będzie krótkie rozegranie, czy zagranie dłuższe? Nie. Poprawił sobie piłkę Hanka i będzie dośrodkowywać. Już jest ta wrzutka. Jest gol! Państwa, no niestety 74. minuta właśnie się rozpoczęła, no niestety bardzo pechowo dla nas. Po tym rzucie rożnym do piłki dopadł zawodnik Cracovii. Strzałem z głowy umieścił piłkę w siatce, no nie miał czasu nawet na interwencję Matusz Putnocki. W tym momencie absolutnie żadnych pretensji nie można do niego mieć, no
wydaje mi się, że Cracovia po prostu lepiej gra w tej drugiej połowie. Śląsk miał swoje szanse w pierwszej, no niestety niewykorzystane, no ale to, co się dzieje teraz w drugiej połowie, no niestety nie napawa optymizmem. No już zostało nieco ponad 15 minut, więc Rafael Lopez z strzelcem bramki, a więc złota zmiana, możemy powiedzieć. To on wszedł przed chwilą na boisko, tymczasem Śląsk już rozpoczął zagranie do Lubambo Musondy, Kamila Dankowskiego zewnętrzną częścią stopy, wyszła ta piłka niestety poza murawę, nie doszedł do niej skrzydłowy Śląska. To już siódmy gol w tym sezonie Rafaela Lopeza. Rafaela Lopeza, który według plotek był bliski gry w Śląsku w tym sezonie. Strony nie doszły do porozumienia finansowego. No i zamiast Rafaela Lopeza w Śląsku wylądował Erik Exposito. Jak na razie więcej goli na koncie ma piłkarz Cracovii. A teraz będzie już Śląskowi ciężko odrobić te dwubramkowe straty. Zostało 15 minut. Ale próbują wrocławianie. Jakub Łabojko przedziera się i będzie aut dla Śląska. Prawe skrzydło, jest tam Kamil Dankowski. Szybko tym razem wrocławianie już się nie zwalniają gry, szybko wznawiają i faulowany Mateusz Cholewiak będzie rzut wolny dla Śląska. No i dobra okazja, by zagrozić bramce Michała Pyskowicza. Ustawia sobie piłkę Przemysław Pocheta z jakieś 4-5 metrów z boku narożnika pola karnego. Jest tam też Krzysztof Mączyński. Zobaczymy, na jaki wariant się zdecydują. Jest już gwizdek, 5 wrocławian w polu karnym, dwuosobowy mur. Krzysztof Mączyński przebiega, lekko trąca piłkę, Pocheta, strzał Pachety! Ale piłka szybuje nad poprzeczką. Sprytne pomysły na rozegranie tej akcji. Mączyński trącił piłkę nieco bliżej w stronę bramki. Pocheta, spory rozbieg, próba silnego strzału, ale kolejny strzał niecelny niestety. Łukasz Mielcarek, dziękujemy za pozdrowienia. Również pozdrawiamy, wesołych świąt dla wszystkich. No, prezentu chyba Śląsk nam dzisiaj nie zrobi w postaci wygrania w Cracovii. Ale tak czy siak musimy tę rundę naprawdę uznać za udaną. Jeżeli nawet Śląsk skończy na czwartym miejscu, to jest rewelacyjny wynik, a tutaj Cracovia nie zamierza poprzestać na tych dwóch bramkach. Strzał z dystansu Hanki, no i kolejne zablokowane przez Wojciecha Golle. No dzisiaj naprawdę nie mają, nie mogą narzekać na brak pracy Izrael Puerto i Wojciech Golla. Tak, mają dużo pracy, ale no nie popełniają, myślę, aż takich wielkich błędów. Bardziej niepokoi mnie gra ofensywna, między innymi właśnie Mateusza Cholewiaka, który w poprzednim meczu był eksploatowany na wszelkie możliwe sposoby. Rozgrywana ta piłka była za plecy obrońców, cały czas na dobieg, z rzutu rożnego teraz zawodnicy Cracovii. Oddalone zagrożenie, jeszcze strzał Jakuba Łabojko, który właśnie gdzieś tam obity kładzie się na murawę. Ale przerywa sędzia Marciniak tę akcję, a wcześniej kolejne wybicie piłki przez Wojciecha Golle, a szykuje się kolejna zmiana w Śląsku. Do wejścia już zbiera się Filip Markowicz, także będzie wzmocnienie, kolejne wzmocnienie siły ofensywnej po Bambo Musondzie. Tak, i widzimy już, że najprawdopodobniej zmieni on Diego Zibulicia. Piłka już wznowiona. A na trybunach niecałe 8 tysięcy widzów, 7800 z haczkiem, jak powiedział tutaj speaker na stadionie. No i jest to 7800 kibiców, którzy jak na razie mają powody do zadowolenia, bo Cracovia prowadzi ze Śląskiem 2-0. No a co
też niepokojące. No w tym momencie ma lepszy bilans ze Śląskiem. Przewracany teraz pada gracz Krakowi po starciu z Diego Żywuliciem. Gwizdy nie ma przerwanej gry przez Szymona Marciniaka. Jest zmiana. Boisko opuszcza Diego Żywulić. W jego miejsce Filip Markowicz. Zmiana przez kolejności. Boisko opuszcza Zmieniają się miejscami piłkarze, którzy jako ostatni dołączyli latem do zespołu Śląska. No jak na razie Filip Markowicz zbyt wielu minut na boisku nie spędził. Putnocki w kierunku Cholewiaka. Cholewiak starcie w powietrzu. Teraz Płacheta w powietrzu. Jest jeszcze Łabojko. Łabojko, jest Markowicz, ale teraz dalekie wybicie Pestki. Wrocławianie przechwytują Musonda. Musonda krótko trzymana piłka przy nodze. Musonda na prawo. Jest tam Mączyński, ale strata. Niedokładne podanie Mączyńskiego, zwrotne. I oby teraz Krakowia nie rozwinęło skrzydeł. Ale dobrze, dobrze. Wrocławianie agresywnie. No szkoda, że dopiero teraz jest przechwyt. Przechwycił Jakub Łabojko, ale niedokładne podanie Filipa Markowicza. Szkoda, bo próbował prostopadle uruchomić Cholewiaka, który już tam rozpędzał się. I faulowany Lubambo Musonda. Będzie kolejna okazja dla Śląska. 80. minuta na stadionowym zegarze. No nieco dalej niż przed chwilą ten rzut wolny zakończony strzałem Przemysława Płachety po trąceniu piłki przez Krzysztofa Mączyńskiego. Zobaczymy, jak teraz podniósł już rękę do góry Krzysztof Mączyński, pokazując, jaki wariant będzie rozegrany. Dwuosobowy mur, no prawie linia boczna boiska. Mączyński dośrodkowanie w pole karne. Skaczą tam piłkarze Śląska. Nikt nie sięgnął piłki. Sięgnął za to jeden z graczy Krakowi. Będzie aut dla Śląska. Wysokość pola karnego. Dino Sztiglec, podbiega Przemysław Płacheta. Czy będzie krótkie zagranie? Jest Filip Markowicz. Markowicz do tyłu do Płachety. Płacheta przerzuca sobie piłkę na lewą nogę do Łabojki. Łabojkę z powrotem do Płachety. Płacheta próbował do Markowicza, ale trafia w rywala. Jest aut dla Śląska. Sztiglec do Markowicza. Markowicz musi się wycofać. Zagrywa do Golli. A Golla do Putnockiego. No i Krakowia skraca pole gry, wychodzi wyżej. Nie będzie łatwo się przedrzeć pod bramkę gospodarzy. Już piłkę rozgrywa Janusz Gol, uderzona w zawodnika Śląska. Dalej utrzymywać się będą przy piłce, tym razem z rzutu z autu. No ale to jest właśnie to, wracając do tej akcji Śląska, gdzie Filip Markowicz chciał uruchomić Mateusza Cholewiaka, no to jest coś, co osobiście mi od początku brakowało po tym spotkaniu właśnie z Lechem Poznań. Brak właśnie takiego uruchomienia gdzieś za plecy obrońców. Jakoś Mateusz Cholewiak dzisiaj taki troszeczkę mało obecny w porównaniu do tego, co było wcześniej w poprzednim meczu. Tymczasem zawodnicy pasów dośrodkowują z prawej strony. Prosto w ręce. Sport wrzucał, tak, Putnocki złapał piłkę i szybko do Musondy. Musonda już na skrzydle do Cholewiaka. Cholewiak osaczony przez dwóch piłkarzy. Udało mu się i zagrał do Musondy. Musonda na rozpędza się. Musonda już wysokość pola karnego. Czy będzie próbować minąć z wodem przeciwnika? Nie rozgląda się, komu zagrać piłkę, ale nie ma za bardzo komu. Odgrywa do tyłu. Mączyński uderza. Zablokowany ten strzał. Jest jeszcze Jakub Łabojko. Fauluje niestety Jakub Łabojko. I teraz Mączyński wściekle wybija piłkę, ta trafia w bandę, wraca na boisko. Czy będzie kartka od sędziego Marciniaka, czy tylko rozmowa? Gwizdy kibiców nie będzie napomnienia. No na szczęście, bo Mączyński już ma tyle kartek na swoim koncie w tym sezonie. Musimy pamiętać, że ewentualne kolejne pauza Krzysztofa Mączyńskiego to nie jeden, a dwa mecze po 12 żółtej kartce, więc musi naprawdę uważać kapitan Śląska. Krakowia już na połowie Śląska, prostopadłe zagranie w pole karne. No tym razem znów Izrael Puerto musi interweniować, ale jeszcze pasy Rapa dośrodkowuje. Kolejna główka, ale jest tym razem Matusz Putnocki. Pewnie łapie w ręce i daleki wykop w kierunku Cholewiaka. Cholewiak przy nim obrońca. Przegrał tę walkę Cholewiak i piłka u gola. Gol próbuje wzdłuż linii, ale dobrze ustawione Dino Sztiglec. Jest Jakub Łabojko, traci piłkę Łabojko.
i kolejna szansa dla gospodarzy już przed polem karnym Śląska, ale fatalne podanie prosto pod nogi Dino Sztygleca. Co zrobi Dino Sztyglec? Wysoki pressing graczy Krakowi. Sztyglec zdołał utrzymać się przy piłce do Cholewiaka. Cholewiak chyba był faulowany, nie przerywa sędzia tej akcji, zastosował korzyść, ale tracą wrocławianie piłkę. Mączyński nie opanował jej, no ale będzie szansa na kolejną akcję, bo Matusz Puchnocki przy piłce do Dankowskiego. Zobaczymy, co z tej akcji wyniknie. Dankowski do Musondy, Musonda odegranie, przerzucenie bliżej środka. Płacheta teraz niedokładnie szukał Filipa Markowicza, który zdaniem sędziego faulował Van Amersfoorta. I będziemy mieli zmianę. Bestenicki, a więc zdobywca bramki, zejdzie z boiska. Za niego Filip Piszczek. No i tak jak wcześniej mówiłem, duży doping ze strony kibiców. Bardzo doceniają to, że tą bramkę strzelił ich napastnik. My tymczasem mamy 85. minutę. To już ostatnia zmiana w tym meczu. Obaj trenerzy wykorzystali możliwości wprowadzenia trzech nowych zawodników, także już na pewno więcej zmian nie będzie tymczasem. Krakowia, uderzenie z 20 metrów. Putnocki na posturunku. No ciekawy jestem, ile dzisiaj razy Matusz Putnocki musiał interweniować, a teraz zbyt mocne zagranie do Musondy. Nie zdołał opanować piłki Lubambo Musonda. No i Krakowia nie spieszy się z tym zdobieniem gry, z tym autem. Blisko linii środkowej jest już to wznowienie, ale dobrze Musonda odzyskał piłkę. Zagranie do tyłu jest Putnocki. Putnocki daleki wykop w kierunku Cholewiaka, ale Cholewiak dzisiaj no nie ma łatwo w tych powietrznych pojedynkach. Wrocławianie dalej przy piłce. Płacheta biegnie środkiem pola. Płacheta nie za bardzo ma do kogo zagrać. Dobrze odcinany jest Sztyglec. Sztyglec próbował znów zagrać się do Płachety, ale tam asekuracja ze strony Wdowiaka i tylko aut. Sztyglec rozgląda się, piłka w dłoniach do Markowicza. Markowicz przytrzymywany, ale uwolnił się. Markowicz już jest linia pola karnego. Markowicz do Cholewiaka. Cholewiak z powrotem zbyt mocno do Markowicza. Aj, szkoda, bo no nie wiem, czy Mateusz Cholewiak nie mógł już próbować strzału w tej sytuacji. Na pewno, nawet gdyby Filip Markowicz doszedł do tej piłki, no to bardzo ostry kąt byłby na oddanie strzału, a Mateusz Cholewiak, no będąc tak około 10-11 metrów przed bramką, może mógł się pokusić o uderzenie. No tak, no wolał jednak oddać tą piłkę z powrotem z pierwszej piłki Filipowi Markowiczowi, jednak zrobił to zdecydowanie zbyt mocno, nie doszedł nasz w tym momencie napastnik na boisku, nie zdążył utrzymać tej piłki. Obrońcy Krakowi wybijają dosyć daleko, na spalonym złapany został Van Amersfoort i z powrotem z rzutu wolnego już przy piłce stoi Wojciech Gola. Rozgląda się Wojciech Gola, ale tak jego koledzy mało ruchliwi, no teraz podeszli nieco wyżej wrocławianie, no ale Gola musi grać przez Puchnockiego. Puchnocki na prawo do Puerto do Dankowskiego, jest w środku Mączyński i odgrywa z powrotem do Dankowskiego, już naciskany Dankowski i faul, przerwana akcja. Jeszcze tutaj podkopujał piłkę jeden z graczy Krakowi. Wrocławianie przerzucają na lewą stronę Gola do Płachety, który się cofa aż na środek, nie środkowo boiska, no, ale też naciskany, musi grać do tyłu. Dobrze teraz Krakowia przesuwa się, nie ma wolnych przestrzeni, wrocławianie nie mają za bardzo, no i fatalne teraz podanie Izraela Puerto. No, dzisiaj coś nie klei się momentami ta gra piłkarzą Śląska, bo to kolejny taki prosty, niewymuszony błąd i Krakowia będzie wznawiać grę z autu, a tu zostają 2 minuty regulaminowego czasu gry. Myślę, że co najmniej 3 Szymon Marciniak doliczy. Czy był faulowany gracz Śląska? Utrzymał się przy piłce? Nie. Jednak bardzo ładnie
piłkarze Krakowi już zagranie na prawo do Rafy, Rafa, czy będzie dośrodkowywać? Nie. Blisko do najbliższego kolegi, ten odgrywa na skrzydło do Van Amersfoorta. Van Amersfoort odgrywa z powrotem do Rafy, ten dośrodkowuje, walka w powietrzu i co? Rzut rożny czy od bramki? Od bramki. Matusz Kutnocki będzie wstawiać grę, a tutaj spoglądamy na trybunę. Pierwsi kibice powoli opuszczają stadion, też z trybuny rodzinnej, ale to chyba ze względu na korki, które dzisiaj naprawdę duże w okolicy stadionu, zresztą nie tylko, ale cała nasza tutaj droga do Krakowa, no bardzo, bardzo, bardzo długa właśnie z powodu dużego ruchu, więc pewnie część kibiców nie chce stać tutaj w korkach pod stadionem i szybko móc wyjechać do domu. Być może, żeby obejrzeć jeszcze ostatni mecz dzisiejszego dnia tej kolejki Ekstraklasy. Krakowia, lewa strona boiska, biegnie tam na obieg Rafał Lopez, ale dobrze zablokowane i będzie aut dla Krakowi. No i powoli dobiega już do końca ta 90. minuta. Za chwilę dowiemy się, ile Szymon Marciniak przedłuży ten mecz, ile minut, ile sekund nadziei dla Śląska na to, by chociaż no, na początek może strzelić bramkę honorową, która też wyrówna rywalizację z Krakowią, bo przypomnijmy 2-1 we Wrocławiu, Śląsk z Krakowią wygrał. 3 minuty dolicza sędzia główny tego spotkania. No i swoją drogą szkoda, że Śląsk tutaj nie powalczył o 3 punkty, ponieważ w rolę świętego Mikołaja pobawiła się troszeczkę Korona Kielce. Z tego względu, że wygrywa ona z Pogonią Szczecin, co powoduje, że Krakowia na tą chwilę przeskakuje nie o jedną, a o 2 pozycje i znajduje się na drugiej lokacie w Ekstraklasie, wypychając tym samym właśnie Pogoń Szczecin. Faul blisko środka boiska, faulowani zawodnicy Krakowi, to oni będą rozpoczynali z rzutu wolnego. No a my przypomnijmy, że pierwszy wiosenny mecz na stadionie Wrocław z Lechią Gdańsk w piątek, już 7 lutego, bardzo szybko Ekstraklasa wznowi rozgrywki, także ta przerwa od futbolu nie będzie zbyt dłuższa. No a później czeka nas też wyjazd do Szczecina. Na pewno będą to ciekawe mecze. Tymczasem korzyść zastosowana przez Szymona Marciniaka. Dobrze. Teraz asekuracja Dino Szczygleca i faulowany Wojciech Golla. Sprytne zachowanie, mądre zachowanie graczy Krakowi. Oj, chyba będzie żółta kartka, czy nie? Nie, wrocławianie wznowili grę. Szymon Marciniak nie cofnął tej sytuacji, bo tam przeszkadzał jeden z graczy Krakowi. No chyba już naprawdę jedna z ostatnich szans dla Śląska. Mączyński jest mu sonda, ten próbował znaleźć Markowicza, ale teraz niestety czerwona kartka, bezpośrednia czerwona kartka dla gracza Śląska za ten faul. Ależ to sytuacja, no mówiliśmy, wykrakałem, że ten mecz może się nie skończyć w pełnych składach. Czerwona kartka dla Filipa Markowicza, bezpośrednia czerwona kartka za faul. Wbiegają tutaj masażyści Krakowi na murawę, a Filip Markowicz niestety musi udać się w stronę szatni. No to już chyba wóź do trumny Śląska w tym meczu. Trochę mi się przypomina mecz pucharowy w Łodzi z Widzewem, gdzie też w końcówce czerwona kartka Mariusza Pawelca, też 2-0, po chwili 3-0. No raczej jeśli ktoś w tym momencie chciałby postawić na to, że Śląsk chociaż nawet nie zdobędzie punktu, ale że strzeli honorową bramkę, to naprawdę musiałby być bardzo dużym optymistą. No pewnie Szymon Marciniak przedłuży jeszcze trochę ten mecz, nie 3 minuty, ale nieco więcej w związku z tą sytuacją, z kontuzją piłkarza Krakowi. Filip Markowicz jeszcze na boisku, powoli zmierza w kierunku szatni. No ale fatalna sytuacja, no bo to oznacza, że Filip Markowicz w co najmniej 2 pierwszych meczach nie będzie brany pod uwagę przy ustalaniu składu. A zobaczymy jeszcze, co powie na to Komisja Ligi, no bo ostatnie werdykty, 3 mecze i 4 między innymi dla
Jabłońskiego, którego dzisiaj nie ma. Nie wspominaliśmy chyba jeszcze w transmisji o tym, że dzisiaj Krakowia osłabiona brakiem Jabłońskiego. Już wznawia grę Peskowicz, Śląsk w dziesiątkę, wybija głową piłkę Israel Puerto, aut dla Krakowi, powoli wznawiają grę gospodarze. Piłka na środku boiska, zagranie do Rapy, Rapa, no może tutaj podbiec, Rapa strzela z 35 metrów, silnie, ale równie niecelnie jak silnie, no i Matusz Putnocki, no musi szybko tutaj próbować zagrać gdzieś wysoko, jest tam ustawiony Mateusz Cholewiak, jest też Płacheta, schodzą piłkarze bliżej lewej strony boiska, tam gdzie ławki rezerwowe i mamy ostatni gwizdek sędziego, niestety Śląsk przegrywa, 2-0 Kraków. No niestety nie można powiedzieć o takim wymarzonym końcu tego roku, ponieważ w trzech ostatnich spotkaniach zaliczyliśmy tylko jeden punkt z Lechem Poznań. Po tamtym spotkaniu też był niedosyt, no ale teraz naprawdę możemy mówić o już dużym niedosycie, ponieważ tak jak ta pierwsza połowa dawała nam jednak troszeczkę nadziei, że to spotkanie będzie bardzo wyrównane, że tutaj naprawdę do końca nie będzie wiadomo, kto zgarnie te trzy punkty, kto się utrzyma na podium. No to tak, druga nie pozostawiła nam jednak złudzeń. Gorszy, no trzeba to powiedzieć, Śląsk zdecydowanie w tym spotkaniu, głównie w drugiej połowie. Krakowia zmobilizowała się, strzeliła dwie bramki, no i to oni wskakują na razie na to drugie miejsce w lidze. Śląsk spada na czwarte. No i na pewno spodziewaliśmy się troszeczkę więcej, moim zdaniem troszeczkę zaspani niektórzy nasi zawodnicy, no między innymi właśnie Robert Pich, który przedwcześnie również opuścił boisko. Trzeba też przypomnieć o tym, że Michał Krapek przedwcześnie w pierwszych minutach właściwie musiał opuścić murawę, w jego miejsce wszedł Jakub Łabojko. No i może to też miało wpływ na no niewykorzystane po prostu założenie taktyczne trenera Lawiczki, no bo domyślam się, że zupełnie inaczej planował przebieg tego spotkania trener Śląska Wrocław. No niestety nie udało się tutaj wywieźć nawet punktu, ale trudno myśleć o korzystnym rezultacie, jeśli nie oddaje się celnego strzału na bramkę. No szkoda takiego zabrakło, znaczy na pewno byłoby nam przyjemniej zakończyć ten rok miłym akcentem, takim prezentem, chociażby w postaci jednego punktu tutaj w Krakowie, ale naprawdę nie ma co załamywać rąk. Śląsk kończy ten rok na czwartym miejscu, na miejscu, którego chyba nikt się nie spodziewał. No teraz piłkarze Śląska schodzą do szatni, a gracze Krakowi razem z kibicami świętują no, ten prezent świąteczny, który piłkarze kibicom sprawili. Dziękujemy, że byliście z nami nie tylko przy okazji tej transmisji, ale też wcześniejszych, przy okazji naszych programów na żywo, które nadajemy w cyklu Śląsk.net Live. Zachęcamy do subskrypcji kanału, do kliknięcia dzwoneczka, do zostawienia łapki w górę. No i życzymy Wam wszystkich spokojnych świąt rodzinnych, pełnych piłkarskich emocji, już nie w polskiej ekstraklasie, bo ta przerywa aż do lutego rozgrywki, ale są inne ligi, które w tym czasie grają. Nabierajmy sił do kibicowania Śląskowi Wrocław, bo wiosna na pewno będzie ekscytująca. No i wszyscy trzymamy kciuki za to, żeby ten przyszły rok był wyjątkowy dla Śląska. Liczymy na to, że piłkarze, jeśli nie dzisiaj, to na koniec sezonu sprawią nam prezent, z którego wszyscy będziemy się cieszyć. Dzięki wszystkim na czacie, którzy byliście, dyskutowaliście. No i zachęcamy do oglądania naszych kolejnych transmisji. A teraz za kilkanaście minut na naszej stronie www.śląsk.net.com zapis konferencji prasowej, zdjęcia z tego meczu, wypowiedzi trenerów i piłkarzy. Także wpadajcie na Śląsk.net, będą materiały właśnie tutaj ze stadionu
w Krakowie. Dziękujemy za dzisiaj. Marcin Polański i Mateusz Stefanik. Dziękujemy Państwu. Życzymy spokojnych świąt, wesołego nowego roku. No i do usłyszenia już właśnie w 2020 roku. Dobranoc.